Rozpoczynamy nasze spotkanie, dwugodzinne spotkanie w programie 7 minut na gości. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Szczepanik, lider zespołu Pectus. Witam cię, cześć. Witam cię, Piotr, witam wszystkich słuchaczy. Jakie masz oczekiwania, jeżeli chodzi o to dzisiejsze spotkanie? Wiesz co, jestem trochę niewyspany, bo wczoraj, nie ukrywam, że posiedzieliśmy z braćmi, ponieważ przedłużyło się trochę oglądanie meczu. No tak. Barcelona, Bayern Monachium. Do Barcelony. Na pewno to temat obowiązkowy. Zaraz zaczynamy nasze pierwsze 7-minutowe spotkanie. Zostańcie z nami. 7 minut na gości. Przypomnę, ze mną Tomasz Szczepanik. Rozpoczynamy naszą 7-minutową rozmowę. Zegar tyka i odlicza nam te 7 minut. I to ale odliczasz, żeby nie było. Tak, tak. Tutaj ale widzę, zerkam. Też możesz zerknąć. Tak, widać ten rzeczywiście licznik, więc nie oszukamy słuchaczy, ani widzów. Na początek chcę zapytać, na jakim etapie jesteś ty, na jakim etapie jest zespół? Myślę oczywiście o kwestiach profesjonalnych, nie prywatnych. Dlaczego? Przecież to się tak przenika. To się łączy. Ojej, przecież to jest rzecz nierozerwalna, szczególnie w naszym zespole rodzinnym. No nie będę pytał, czy się spotykacie, bo sam już zacząłeś rozmowę od tego, że się spotkaliście. Ciągle się spotykamy i za chwilę po tym programie również się spotykamy, bo jest mecz piłkarski i oczywiście jesteśmy obowiązkowo. O piłce nożnej też będę rozmawiał jeszcze, też chcę pytać. I o Barcelonie, i o piłkę nożną. Na początek zapytam cię, czy czujesz się jako taki, no wiem, że jesteś liderem zespołu, ale czujesz się jako taki rzecznik prasowy trochę tej twojej grupy rodzinnej? Czy rzecznik prasowy? No, mogę powiedzieć, że wiem właściwie o wszystkim, co się dzieje w moim zespole. Więc o tych lepszych i tych gorszych stronach, momentach, bo oczywiście takich też nie brakuje, tych cieni. I oczywiście zdecydowanie więcej jest blasków, bo to jest taki fenomenalny projekt. Uważam, ciągle się chwalimy tym, że jeszcze się nie pokłóciliśmy i możemy, że tak powiem, w tym takim unikatowym projekcie brać udział, cieszyć się i spotykać z ludźmi. Wiemy wszyscy, okres pandemii, no tym wszystkim ludziom, którzy pracują w estradzie i na scenach, nie pomógł. No ale przetrwaliśmy to dzięki właśnie tej naszej więzi braterskiej również. Powiem ci szczerze, że kiedy jesteście razem wszyscy, to ja w wielkim stresie rozmowę prowadzę, bo boję się, że pomylę imiona. Muszę ci się przyznać. Więc dzisiaj mam ten komfort. No że, moja ciocia kiedyś, że braci nie ma. Moja ciocia już nie, świętej pamięci, nie żyjąca. Już pod koniec swojego życia, jak odwiedzaliśmy ją, wchodziłem na przykład ja. I ciocia mówi, no, cześć Mateusz. Mówię, ciociu, ale ja nie jestem Mateusz, jestem Tomasz. A, to dobrze, bo myślałem, że to Marek. Tak naprawdę nie jesteście tacy podobni do siebie, no. Wizualnie? No, nie wiem, zdania są podzielone. Gdybym obciął włosy, prawdopodobnie byłbym bardzo podobny do Mateusza. Tego w okularach? Tak, tak, tak. Mówią, że Marek jest podobny do Maćka. Natomiast w kwestii wizualnej jesteśmy raczej wysocy, raczej szczupli, no może bracia bardziej, wysportowani, bo staramy się no, uprawiać sporty i że tak powiem żyć w miarę zdrowo, więc te garnitury jakoś tam na nas i jakoś leżą. Tak, no. Tak. A charakterologicznie jesteście bardzo różni? Każdy jest inny. Każdy jest inny i dzięki temu się uzupełniamy. No. Ja wiem, że to jest, zaraz też będę jeszcze o to pytał, o te początki, bo chcę jednak wrócić do tej rozmowy. Kiedyś to się zaczęło przecież. No tak, ale to jeszcze zapytam, jak jest teraz. No, spotykacie się, ale wy na przykład rozmawiacie na tematy muzyczne, czy to jest tylko twoja kwestia? Czy ty rządzisz, ty decydujesz? No oczywiście, że rozmawiamy, bo to jest rzecz naturalna, że po prostu no, z racji tego, że tworzymy zespół, tworzymy no właściwie firmę też muzyczną, można powiedzieć. Moja żona jest menedżerem, więc to wszystko się zamyka w jednym kolektywie, tak naprawdę w jednej firmie. I ciągle coś omawiamy. Na przykład przedwczoraj omawialiśmy nową sesję zdjęciową. Jak będziemy ubrani, jakie dodatki, jaki pomysł ma
no, Mateusz, czy Marek, czy Maciek, każdy może się wypowiedzieć rzeczywiście. I z tej wypadkowej ktoś, czyli w tym wypadku ja, podejmuje decyzję ostateczną. No bo, tak to zawsze tak to funkcjonuje. Już 17 rok, że ktoś tę decyzję ostateczną musi podjąć, prawda? Czy idziemy w prawo, czy idziemy w lewo, czy idziemy na próbę, czy nie ma próby. No to są takie rzeczy, które funkcjonują u nas dosyć w twardych regułach. A to tak prawda, tak, że jesteście gdzieś... Rodzice nas tego nauczyli. Też wrócimy. Jeżeli jesteście w objeździe, to prawda, kiedy hotel zamawiacie, to zawsze w jedynkach mieszkacie? Nie zawsze. Nie zawsze. Zdarza się, no, wiesz, różne są warunki czasem. Z reguły są to jedynki, ale nie mamy też problemu z tym, że śpimy w jednym pokoju. Tak, no, tak jak za młodu. Całe dzieciństwo tak spędziliśmy i nie wstydzimy się tego, bo warunki były skromne, ale jakoś to przetrwaliśmy i teraz mamy po prostu do tego duży dystans i jakby, wiesz, możemy się przespać w najdroższym hotelu, możemy się przespać na jednym materacu. Ale z drugiej strony też w waszym życiu się dużo przecież pozmieniało, bo macie rodziny, macie dzieci. To już nie jest taka czwórka, czy takich czterech kawalerów, którzy mogą sobie zabalować, kiedy już bądź. Skończyły się czasy studenckie. Nostalgia, widzę w oczach. Tak, niestety. No, w momencie, kiedy decydujemy się na rodzinę, na dzieciaki, na kredyty, na funkcjonowanie, teraz węgiel trzeba kupić, ciężkie czasy przychodzą i wiem, że trochę z przymrużeniem oka mówię, ale rzeczywiście te decyzje różnią się diametralnie od tego, czy spędzimy popołudnie gdzieś na moście czy pod mostem, tak jak to było, czy wypijemy jedno piwo, czy dwa, jak to było na studiach, prawda, już trochę nam się pozmieniało i na szczęście na lepsze, bo czas. To jest odpowiedzialność za... To jest odpowiedzialność za czas. 7 minut minęło, zaraz wracamy. To jest program 7 minut na gości. Tomasz Szczepanik, lider zespołu Pectus, ze mną w studiu. Mówiłem o tym powrocie do korzeni. Często w wywiadach ten wątek się pojawia z wami. Często o tym też mówicie. Zresztą powiedziałeś, że przecież nie ukrywacie tego, co się działo w przeszłości, bo to też jest, tak sobie myślę, piękna historia, która gdzieś ma swoje teraz rozwinięcie. Często wracacie myślami do tych dawnych czasów, kiedy właśnie mieszkaliście w jednym pokoju i kiedy tak naprawdę perspektywy były zupełnie inne niż te muzyczne, prawda? Mimo, że gitarę, wyczytałem ci, że gitarę drewnianą miałeś, jak powiedziałeś. Perspektywy były bardzo, bardzo słabe, bo no nie było środków, też rodzice nie mieli na tyle pieniędzy, żeby nas edukować profesjonalnie i wysyłać gdzieś kilkadziesiąt kilometrów do szkół muzycznych. No, ale gdzieś ta determinacja wewnętrzna, biorąc pod uwagę, że też mamy korzenie muzyczne ze strony naszego wuja, tak naprawdę, który na naszych terenach ciężkowickich, Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego, był bardzo znanym kiedyś muzykiem, muzykantem, założycielem orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej, więc taki był człowiek renesansu, wujek Mucha i przejęliśmy po nim te pasje. No i gdzieś to wewnętrznie w nas rosło na tyle, żeby... No jako najstarszy chciałem przetrzeć szlaki, prawda? I na początek oczywiście wybrałem drogę taką, nazwijmy to bezpieczną, i 15 kilometrów od mojego domu edukowałem się jako stolarz w Technikum Technologii Drewna. Notabene w szkole
artystycznej, bo to szkoła imienia Stanisława Wyspiańskiego. No ale z tego stolarstwa nic nie wyszło na szczęście i zdałem na studia muzyczne do Rzeszowa i tam już przecierałem szlaki dla moich braci, którzy też, no widziałem, że każdy z nich gra, ćwiczy. Też podróżowali do Chicago za właśnie fajnymi instrumentami, dorabiali sobie, więc też widziałem ich determinację. No i to tak rosło i chyba nie było innego wyjścia, żeby tylko założyć taki braterski band. Z jednej strony te muzyczne fascynacje, ale z drugiej strony mówisz o tym stolarstwie, to chyba każdy z was ma jakiś fach w ręku, prawda? Tak gdzieś też no, lepszy, czytałem, gorszy, że w sumie dom byście wybudowali tak wspólnymi siłami. Wspólnie tak. Wybudowalibyśmy, gdyby oczywiście trzeba było, no to jakoś sobie radzimy w tych technicznych, powiedzmy, odsłonach. Czy jakby był kryzys całkowity sceny muzycznej, to jest macie jakiś tam... No tak, każdy z nas gdzieś tam w młodości dorabiał sobie, prawda, w budowlance, nazwijmy to ogólnie. Zresztą nasz tata był fachowcem właśnie w tej dziedzinie i to się nam przydaje, kiedy mamy własne podwórka i trzeba coś ogarnąć. Ale powiedz jeszcze, jak z muzyką jest, bo każdy przecież z was na innym instrumencie gra. To było jakoś wcześniej zaplanowane, czy tak poszło naturalnie? Do dzisiaj nie wiem, dlaczego każdy gra na innym instrumencie. Nie potrafię tego wyjaśnić. Przez moment Marek i Mateusz, czyli bliźniaki, zamienili się na moment. Perkusja na bas, ale po prostu po 30 sekundach stwierdzili, że to w ogóle jest tak nie może być. I tak naprawdę dobraliśmy się pod kątem charakteru i temperamentu. I właściwie Marek, który jest najbardziej taki dynamiczny, nie wiem, no, gestykuluje, jest taki no, czasami nerwowy i na boisku wszędzie go pełno. No, gra na perkusji. Każda kończyna uderza w innym czasie i to jest gdzieś tam się pokrywa. Mateusz jest bardzo niezwykle spokojnym człowiekiem. Zresztą zawsze w okularach, dobrze się uczył. No i gra na gitarze basowej, gdzie jest, prawda, to bezpieczeństwo, powiedzmy, tego dźwięku najniższego. Maciek od samego początku tylko gitara i nie było innego wyjścia. A ja byłem kiedyś kantorem. Oczywiście przeszedłem wszystkie szczeble tych szkolnych przedstawień. Mhm. Zawsze śpiewałem w chórach. Zresztą na studiach ukończyłem dyrygenturę na piątkę, więc też gdzieś mnie to pasjonuje. To przygotowywanie takiego mentalnego i źródłowego, powiedzmy, w zespole, w kolektywie. To mnie bardzo gdzieś tam pobudza i lubię to robić. Bo z jednej strony jest to przygotowanie profesjonalne, ale z drugiej strony jest ten spontan. Ja to widziałem na własne oczy. No tak, ale przed chwilą, kiedyś jechaliśmy windą, rozmawialiśmy z Piotr o spóźnianiu się i to jest absolutnie, zresztą nie wiem, chciałbym, żebyś potwierdził, że się nie spóźnia. Tak, potwierdzam oficjalnie. Jako jeden z niewielu gości w tym programie przyjechałeś 15 minut wcześniej. To jest absolutna, w ogóle bezwzględna, no coś, co... Dyscyplina to jest u nas number one. Mhm. Nie wyobrażam sobie, że ktoś przychodzi pół godziny po rozpoczęciu próby. No po prostu u nas jesteśmy tak nauczeni. Zresztą i to wszyscy rozumiem. Tata tak? Nas nauczył, mama. Dyscyplina, dbanie o swój kąt, że tak powiem, każdy ma swoją przestrzeń też na próbie, jak i w swoich domach. Ten porządek jest. Porządek to też się nam przydaje. Porządek też w naszym programie. Czas. Patrz, 28 sekund nam zostało jeszcze tego, ale już kolejnego pytania ci nie zadam, bo już nie zdążysz się rozwinąć. No także powolutku idziemy do kolejnego naszego spotkania. Zaraz znowu będziemy rozmawiać. Przypomnę, Tomasz Szczepanik, lider zespołu Pectus. Mam nadzieję, że powiesz, dlaczego panie redaktorze akurat padło na mnie. To zaraz powiem. W męskim wydaniu. To zaraz powiem. To jest program 7 minut na gości. Tomasz Szczepanik ze mną w studiu. Rozmawiamy sobie o tobie, ale też o, czy może nawet bardziej o zespole. Powiedziałem o tym spontanie,
to jeszcze będę wątek kontynuował, bo jako zespół kojarzycie się, i widziałem to sam, nie tylko z zespołem na scenie, ale z zespołem, który wprowadza swoją energię również za kulisy, również kiedy po prostu pojawia się gdziekolwiek, niesiecie ze sobą taką fajną energię. I jest to doceniane przez naszych kolegów muzycznych. Tak, ja to słyszałem. Będą pektusy, to będzie fajna impreza. No tak, to zawsze gdzieś tam się to przenika, wiąże, jesteśmy tak nauczeni, jesteśmy z reguły, bo są też takie momenty, gdzie każdy z nas ma swój problem i idzie po prostu do pokoju odpocząć. Ale to jest naprawdę, rzadko się to zdarza. Mhm. Generalnie jesteśmy ludźmi otwartymi dla ludzi. Zresztą można potwierdzić to na naszych koncertach, że zawsze po występie wychodzimy do ludzi, są zdjęcia, autografy, rozmowy. No tak jesteśmy nauczeni, jesteśmy otwarci na świat. I tak jak powiedziałem, jest to docenione również w naszej branży, kiedy właśnie jest jakiś festiwal na horyzoncie, to już nasi koledzy się cieszą, że będzie po prostu dobra energia. I w trakcie, i po. I przed. I przed. Mówiliśmy o tym, o twoich rodzicach. Też chciałem zapytać o mamę, bo słyszałem, że zawsze płacze, jak was widzi. Mama jest obrażona na mnie. Naprawdę? Tak, już któryś rok. Dlaczego? Dlatego, że zaprosiłem ją kiedyś do programu. Nie wiem, czy mogę powiedzieć tytuł programu. Oczywiście, wiem, który. Starsza pani musi fiknąć. Tak. Był to program realizowany przez stację TVN i zostaliśmy zaproszeni. Był taki cykl, że syn zabiera mamę albo ojca w daleką podróż. No, z reguły była to bardzo orientalna. Tajlandia chyba, prawda? U nas trafiło na Tajlandię i Bangkok. Także możecie sobie wyobrazić mamę Bogusię, która jest domatorką po prostu. Ona właściwie wszystkiego się boi. Oprócz swojego tadzia, męża, wszystkiego się boi, po prostu nienawidzi podróżować. Ma chorobę morską, boi się latać. No i po prostu 7 dni z kamerami musieliśmy robić różne dziwne rzeczy, bardzo dziwne. I mama miała skoczyć na końcu z platformy takiej, to się nazywa parasailing, oni przywiązują cię do liny i czasza jest z tyłu i po prostu ta łódź cię porywa i szybujesz wysoko. No i wtedy się obraziła na mnie. Ale w końcu chyba to zrobiła, prawda? Powiedziała, że już nigdy więcej ze mną, nigdzie nie poleci. Więc pomyślałem sobie wtedy, że chyba nie wolno uszczęśliwiać ludzi na siłę. Za wszelką cenę. Natomiast z perspektywy czasu uważam, że to był dobry ruch. No bo raz w życiu można coś takiego szalonego zrobić. Na koncertach żartuję, że mama skoczyła i przeszła na emeryturę. I po prostu już nigdzie więcej nie poleci. Kiedyś zabrałem ją na Teneryfę, to zamiast leżeć na leżaku i się opalać, zaczęła ubijać dla nas kotlety. No tak. Możesz sobie wyobrazić, że... Nie oduczysz, tak? Ciężko. Nie oduczysz. Ciężko. Ale jak rozumiem, fanką jest nadal zespół. Tak, no to jest oczywiste, że mama przeżywa nasze wyjazdy i właściwie po każdym takim festiwalu, po każdym takim dużym wydarzeniu musi się wypowiedzieć. Czy było lepiej, czy gorzej, czy mieliśmy krzywo krawat, czy wiesz, o co chodzi. Tak. No i oczywiście dzwoni, że po takim wyjeździe absolutnie obowiązkowo musimy do niej wjechać na obiad. Na pomidorową i jakieś tam mięso. I co, mimo że nie po drodze, to tak jedziecie, tak? Po drodze. Po drodze, bo do mamy zawsze jest po drodze. A, pięknie. No dobrze, mama, to teraz jeszcze chcę zapytać o to spotkanie, to 2011 rok, kiedy Pektus przeradzał się w Pektus, czyli takie... 11, kiedy, tak. Tak, 11. Te zawirowania i ten spacer po lesie na grzyby. No a propos, teraz z piwem. Jest sezon w ogóle. No. Także, właśnie muszę się wybrać. Nasz tata wpoił nam taką właśnie fajną pasję do zbierania grzybów. I teraz jest sezon na właśnie...
prawdziwki. Ale wtedy nie o grzyby chodziło, tylko o to, żeby przekonać Mateusza, żeby zespół. Czy grzyby były pretekstem, tak? Prawda? No. Z racji tego, że wszyscy lubimy to robić. Mhm. Nie było trudno namówić brata. Powiedziałem do niego, do Mateusza, chodź, pójdziemy na grzyby, pogadamy. Wzięliśmy po piwku i właściwie ta rozmowa się bardzo szybko się zakończyła, bo on pytam, chcesz zmienić swoje życie? Jesteś na to gotowy, żeby na przykład zrezygnować ze swojej pracy dotychczasowej, spakować walizkę i przyjechać do mnie? Niczego ci nie obiecuję, prawda? Bo to jest taka męska rozmowa, tak, między nami. On mówi, stary, pakuję się, jutro jestem u ciebie. No a z czego to myślisz wynika? Z zaufania do ciebie, czy po prostu z tej perspektywy niepewności? No na pewno jakiś taki nerw niepewności, tego ryzyka życiowego moi bracia mają, posiadają i to jest fajne. No natomiast bez tego zaufania do mnie i do mojej żony, która mocno przeszła to półroczne, że tak powiem, koczowanie moich braci, bo wszyscy jakby przyjechali do mojego domu, no bo nie mieli jeszcze swoich, prawda, mieszkań, ani nie mieli się gdzie zatrzymać, więc przez pół roku mieszkali u mnie, w moim domu na materacach. Mieszkaliśmy po prostu jak dawniej. Często żartuję, że najpierw otwierały się drzwi do domu, oczywiście bez pukania. Następnie otwierała się lodówka. I potem słyszeliśmy, dzień dobry, jesteśmy. Dzień dobry, jesteśmy, miga już czerwone światło. Było ciężko. Robimy krótką przerwę, zaraz wracamy. Zgodnie z obietnicą, teraz padnie pytanie o kobiety. Przypomnę, Tomasz Szczepanik ze mną w studiu. Kobieca moc. Tak sobie pomyślałem. Tak, co to w waszym zespole oznacza? Bo przecież jest was czterech facetów. A powiedziałeś gdzieś kiedyś, że to kobiety rządzą światem i to jest tak, podtrzymuję, że wami rządzą kobiety? Tak. Może rządzą to nie jest dobre słowo, ale ja mogę mówić za siebie, bo przecież każdy z braci ma swoje doświadczenia ze swoimi kobietami, z którymi tworzą związki. Ja mogę powiedzieć za siebie, że bardzo dużo się nauczyłem. No przede wszystkim od mojej żony, od Moniki. Już jesteśmy kilkanaście lat razem i zawsze wydawało mi się, że taki prawdziwy dom to być taki patriarchat i w ogóle i mężczyzna to tutaj w ogóle ostatnie słowo, ale kiedy już założyłem swój dom i mam swoją rodzinę, dzieci i to patrzenie się zmienia diametralnie w stosunku do lat młodzieńczych, to z perspektywy czasu stwierdziłem, że to jednak mama rządziła w domu i nadal tak jest. I miała ostateczne zdanie. I w naszym domu musiałem się przeformatować ze swoim myśleniem, że to jednak jest związek partnerski i czasem ty musisz ustąpić, czasem ta druga strona chce ustąpić, prawda? Jeżeli taką wiedzę posiądziesz i jakby zmierzysz się z tymi swoimi ambicjami, że po prostu tak jest, to ten dom funkcjonuje o wiele lepiej. I bardzo dużo nauczyłem się właśnie od mojej żony, no ale też obserwując mamę, prawda, i nie tylko mamę, bo pani profesorki też z mojej edukacji i tej wcześniejszej, i tej studenckiej naprawdę dużo mi wniosły również do takiego życia osobistego, więc jestem bardzo wdzięczny. No a pewnie dążymy do tego, że tym hołdem była płyta, album Pektus Kobiety i zawsze chciałem taką płytę wyprodukować. I to były właśnie takie tematy
Bardzo różne, bo też poruszaliśmy z naszymi przyjaciółkami, czy to Maryla Rodowicz, czy Kaja, czy Basia Czyczelewska i wiele, wiele, wiele innych naszych przyjaciółek, z którymi poruszaliśmy bardzo czasem trudne tematy, czy to, nie wiem, przemocy domowej, czy temat alkoholizmu, czy w trudnych, dramatycznych wręcz doświadczeń kobiet podczas wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 90. Takie ponadczasowe tematy, bardzo głębokie. I taka płyta się ukazała na nasz jubileusz. Zaraz w takim razie fragment tej płyty, jedną z piosenek puścimy, ale zanim jeszcze to zrobimy, to zapytam o przyjaźnie. Mówisz, a którą wybrałeś piosenkę? Przejazdem? To nie ta płyta. A Przejazdem to jest płyta, to jest jakby kontynuacja. Ostatni, po pięciu latach powstała płyta... 2019, prawda? No właściwie na 2020, bo to jest jubileusz. Co 5 lat postanowiliśmy, że taka płyta wyjątkowa powstanie. Przy czym to są również duety z kobietami. Natomiast taką wartością dodaną, no i dla mnie wielkim wyzwaniem wtedy, produkując ten album, było zmierzenie się właśnie z nieznanymi dotąd wierszami Wojciecha Młynarskiego. I to jest jakby taki trzon, filar tego albumu. Że to są teksty, które mają kilka dekad, a są niezwykle właśnie ponadczasowe. No i piosenka jest piękna, ale no widzisz, to skoro weszliśmy w taki temat, no bo jesteście tacy, tak o tej Barcelonie jeszcze nie powiedzieliśmy, ale z jednej strony ta Barcelona. Ona wróci. No, ona jesteście tacy jak w Barcelonie, a z drugiej strony to Przejazdem z Kają. Sentymentalni, tak. No, tacy to jesteście zupełnie tacy jesteśmy. Różni, prawda? No, odsłony ludzkie, człowiecze, takie są, no wiesz, to tak jakbyś zapytał komika, czy cały czas się uśmiecha, jak przychodzi do domu, czy kabareciarza. No, życie ma różne odcienie i te odcienie po prostu my, muzycy, chcemy, że tak powiem, przelewać na kompozycję. I czasem chcecie się płakać, nie wstydź się tego, popłacz sobie. A ja po tym płakaniu chcę zatrzymać ten jeden moment, prawda? W konstrukcji, czy to tekstów, czy właśnie nut. Też miałem o to pytać, co ci w głowie siedzi i kiedy ci siedzi, jeżeli masz taki moment, że chcesz tworzyć. Ale kiedy tworzysz? Też chciałbym wiedzieć. Niektórzy mówią, że artysta, twórca musi być taki zmęczony, uciemiężony, taki biedny, z traumatycznymi doświadczeniami, co oczywiście jest prawdą, ale no ja jestem zwolennikiem przede wszystkim tworzenia kompozycji radosnych, które, jak widzę na koncertach, przynoszą, dają ludziom radość. I to jest coś fantastycznego. Oczywiście bardzo lubię tworzyć sentymentalne kompozycje i nuty, natomiast jeżeli dajesz komuś radość i widzisz na własne oczy, że ktoś się uśmiecha, że ktoś po prostu przyjmuje tę energię i to jest piękne, a jeszcze mamy mnóstwo reakcji, że nasza, czy to nasza twórczość, czy właśnie nasze kompozycje w jakiś sposób odmieniły czyjeś życie. To jest największa nagroda. No, to jest takie ukoronowanie tego naszego daru, talentu, którym dzielimy się i chcemy się dzielić. No to w takim razie teraz obiecana próbka i Przejazdem. Tomasz Szczepanik jest gościem programu 7 minut na gości. Barcelona towarzyszy nam od początku tej rozmowy, to już przejdźmy do tej Barcelony. Przejedźmy. Właśnie ja chciałem się dowiedzieć, dlaczego pan redaktor wybrał moją osobę na gościa. A, to teraz ty będziesz pytać. Czy to Barcelona była tym... Nie, nie była. Barcelona, ale powiem ci, że tak staram się zapraszać ludzi, którzy niosą ze sobą tak, żeby teraz nie zabrzmiało... Którzy mieli restaurację. A chcesz o restauracji też pogadać? Mogę rozmawiać, nie mam problemu. Tak, fajna przygoda. Wiesz, że mają coś do powiedzenia nie tylko tak tylko o tym, co robią na scenie, ale tak poza tym. Tak, ale generalnie tak powiem wam, że ludzie, którzy komponują, bo przede wszystkim... Ja się czuję bardzo dobrze w kompozycjach.
I przede wszystkim tym się zajmuję, prawda? I w tym się spełniam, bo piszę też muzykę do filmów, do przedstawień teatralnych i też na zamówienie dla innych moich kolegów z różnych też gatunków muzycznych. I lubię to robić, ale generalnie ludzie nie lubią rozmawiać o muzyce. Jak to się dzieje, jak to powstaje, bo to jest bardzo intymne. A, czyli to jest osobiste takie osobiste przeżycie. Tak. To znaczy, może historię, o ile właśnie mówimy o historii z Barcelony, gdzie to była historia osobista i musiałem ją opisać, gdzie trzy przyjaciółki zmieniły swoje życie po powrocie, a wyleciały tylko na chwilę, a potem wszystkie trzy zaszły w ciążę i urodziły synów i w ogóle... I ci synowie już są już praktycznie jedenastolatkami. Mhm. I to jest fajne, że życie dostarcza nam mnóstwo takich właśnie historii pięknych, ciekawych, czasem trudnych, a my musimy w jakiś sposób to przełożyć na aranżację. Mhm. I od nas tak naprawdę zależy, czy to będzie smutna historia, czy wesoła. Ja to zobaczyłem w takich hiszpańskich, raczej optymistycznych barwach. I tak też to brzmi. Określona gitarą, flamenco. No i, tak, to jest bardzo optymistycznie. I od razu gdzieś ta historia muzyczna, ale publiczności państwu przypadła do gustu. I powoduje uśmiech. To jest ciekawe. Natomiast gdzieś tam pod spodem, podskórnie jest historia tych trzech kobiet, które były wtedy, w danym momencie swojego życia, ale potem każda z nich odmieniła swoje życie na własny sposób. Więc to takie troszkę głębsze. No tak, a to skoro życiowo. Już o tym mówisz, że rzeczywiście to są takie intymne momenty tworzenia, to jest też tak, że każda piosenka, którą stworzysz, niesie ze sobą jakąś historię twoją, z którą się czasami być może nie dzielisz tak publicznie, że to jest takie osobiste przeżycie. Tak, tak. No, na tym polega tworzenie i wydaje mi się, że im jesteśmy bardziej wrażliwi i tacy prawdziwi w tych opowieściach, tym publiczność to bardziej docenia. Im mamy większą maskę nałożoną na siebie, tym gorzej. Bo kiedyś ta maska musi być zdjęta, prawda? I ludzie cię zdemaskują, aby ocenią, czy tak jesteś naprawdę, czy udajesz kogoś, kim nie jesteś, prawda? Powiedziałeś, że znając nas, kiedy się spotykamy poza sceną, jesteśmy właściwie tacy sami, jak na scenie, czy podczas festiwalu, czy podczas skręcenia jakiegoś programu telewizyjnego, czy audycji. No to jest właśnie chyba nasza siła największa, że po prostu nikogo nie udajemy. Jesteśmy każdy ma oczywiście lepszy i gorszy moment w swoim życiu i dzień i wstaje lewą nogą, no ale generalnie jesteśmy tacy sami. I tu, i tu. A powiedz, miejsce na takie przyjaźnie w branży są? Bo mówiłeś o tym, że nasze przyjaciółki, wymieniłeś całą listę. Jakiego rodzaju? Całej nie wymieniłem, ale chciałbym jakiego rodzaju to są relacje? To jest naprawdę taka przyjaźń, że spotykacie się, jesteście częściej kilka razem? Kilka dni temu widziałem się z Kają, którą uwielbiam po prostu pod kątem ludzkim, ale też dla mnie jest to niedościgniony talent wokalny pod kątem interpretacji utworów. Zawsze jej to powtarzam i jestem po prostu zakochany w jej wrażliwości interpretacji właściwie każdej piosenki. Szacun. Może tak skończę. I tak dalej. Każdej mógłbym coś powiedzieć i ten szacunek jest taki większy aniżeli mniejszy. I zawsze, kiedy się spotykamy, prawda, w takich czasem, nie wiem, idziemy do supermarketu i nie mijamy się, rozumiesz? Nie udajemy, że się nie znamy, tylko tak, tak. Zawsze są te relacje gdzieś
budowane na dłużej i to się docenia. Czasami tam są też budowane konflikty, one bywa, że nie istnieją, tylko są na, wiesz, na potrzeby medialne tworzone gdzieś w showbiznesie, ale pomyślałem sobie, że w waszym przypadku... Komu zależy na tym, żeby no, niektórym zależy, ale jest w waszym przypadku inaczej chyba, bo wy nie macie konkurencji. Nie ma takiego drugiego zespołu, nie? Żeby było czterech braci śpiewających. No czterech nie ma, ale na przykład Golce, bardzo się lubimy, szanujemy. To jest też taka gdzieś tam nasza wartość. Kiedy się spotykamy, zawsze są huczne imprezy. Miałem powiedzieć, gdzieś ta wartość rodzinna, prawda, jest, nas łączy i jest coś więcej niż tylko cześć, prawda? I to się docenia. Fajne są takie momenty i właściwie w branży bardzo mało jest ludzi takich nadętych, jakichś takich noszących wysoko nos, zadzierających. Zdecydowana większość jest w porządku i wie, z czym to się wiąże, bo ten nasz zawód nie jest taki prosty, prawda, do uprawiania. Jest mnóstwo wyjazdów, mnóstwo wyrzeczeń i czynniki zewnętrzne. Wiecie, co mam na myśli. Była pandemia, teraz jest wojna i musimy sobie w tym jakoś radzić. 7 minut minęło. Na tym wątku to trochę smutno skończyłem. No smutno, to zacznijmy wesoło kolejne wejście. W programie 7 minut na gości nasze spotkanie powoli dobiega końca. Tomasz Szczepanik, lider zespołu Pectus. To niedobrze, że zmierza do końca. Niedobrze? Nie. A co chciałeś jeszcze powiedzieć? Z tobą rozmawiam i z państwem się spędza czas. Dobrze się gada, tylko teraz tak, bo widzisz, że tu mam całą listę różnych tematów, które chciałem poruszyć. Nie wszystkie poruszę. Chciałem o piłce nożnej pogadać, bo wiem, że to jest też jakiś wasz taki konik. Tak, mamy Pectus Football Team. No właśnie. I to jest taki rodzinny projekt właściwie od wielu lat. Zaczęliśmy grać mecze dla zabawy. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, moi bracia chcieli być piłkarzami zawodowymi. Ale doszli do takiego momentu, gdzie musieli wybrać. Składamy dokumenty do Instytutu Muzyki Uniwersytet Rzeszowski lub Akademia Sportowa. I ja trochę ich przekonałem, że mówię, chłopaki, jedna kontuzja i koniec kariery. A w muzyce możesz się realizować przez całe swoje życie. A tym bardziej, że macie talent. Oczywiście każdy z was podejmie swoją decyzję osobiście. Ale chodźcie moją drogą. Zdawajcie na Uniwersytet Rzeszowski. Nie będziecie tego żałować. Czyli jesteś takim mentorem trochę. No jestem najstarszy z braci. Mhm. Jakoś też... Mam też taką osobowość analityka. W pewnych momentach się nie boję podejmować bardzo trudnych decyzji. Mhm. Bardzo trudnych. Ktoś, kto czytał gdzieś tam na mój temat, to wie, o jakich decyzjach mówię. Natomiast też dużo analizuję i no, staram się patrzeć szerzej na ten na nasz zespół, na w ogóle na funkcjonowanie. Mamy duży dar i możliwości i szczęście. Mhm. Szczęście, że wykonujemy swój zawód, gramy swoje piosenki, opowiadamy swoje historie i gramy dla publiczności, która nadal przychodzi na nasze koncerty. To jest coś cudownego, naprawdę. Wierzcie mi, bardzo, bardzo to doceniamy i to jest no, życie w szczęściu. A szczęście jest tak bardzo blisko. Częścią oczywiście tego szczęścia bardzo dużo już jest zapewne wspomniany przez ciebie syn, z którym wystąpiłeś, prawda? Niedawno była taka tak, okazja. Tak, namówiłem go, zaśpiewał ze mną pierwszy raz w życiu. W ogóle pierwszy raz w życiu wystąpił na scenie. I mówię, Stasiu, i zbliża się dzień dziecka i chciałbym ci zrobić niespodziankę. Chciałbym, żebyś ze mną zaśpiewał w koncercie. Mhm. Po raz pierwszy w życiu. Oczywiście on nie będzie śpiewał, aczkolwiek śpiewa pięknie. Nie będzie śpiewał, będzie tylko piłkarzem. Mhm. Ale mówię, Stasiu, przecież możesz spróbować raz, kiedy nie spodoba ci się, to po prostu nie będzie kolejnego razu. No dobra, za ile? No, nauczony. No to 500. Nie, za 500 to nie, ale za 1000
zaśpiewam. I też zobaczył, że to po prostu jest w pewnym sensie zawód, który się wykonuje, prawda? Nie może powiedzieć, że tata sobie jedzie na koncert, coś tam sobie na gitarze brzdąknie i wraca do domu i właściwie nic. To jest cały proces od komponowania, poprzez próby, poprzez inwestycje, nowe instrumenty, technologia. To, wiecie, tego jest bardzo dużo. I na samym szczycie jest ten występ, za który pobieramy wynagrodzenie, żeby zapłacić rachunki. I mówię, Staś, tata płaci, opłaca szkołę, twoje życie, chleb, mleko i te płatki. To wszystko jest zapracowane. I on to bardzo przeżył. Myślałem, że się po prostu złamie, że jego trema jakoś się złamie, nie pozwoli mu na ten występ, ale naprawdę muszę powiedzieć, że ja się bardziej stresowałem niż on. Dźwignął to i nawet się kiedyś zapytał, czy będzie kolejny raz. O, czyli jednak. Że fajnie. Może pójdzie w tę stronę. Czy... Fajnie, bo to też, wiesz, w kontekście piłki nożnej to jest wyjście z pewnej strefy komfortu. Mhm. Dla rozwoju mentalnego to jest bardzo ważne, żeby czasami opuścić strefę komfortu i zrobić coś szalonego. No tak jak mama skoczyła, prawda? No tak, całą rodzinę już tutaj przeanalizowaliśmy. A chcę zapytać jeszcze o ten taki aspekt. Krzysztof Globisz kiedyś powiedział, mówi tak, wychodzę z domu do teatru i jak ja mojemu synowi mam powiedzieć, że tatuś teraz idzie zakładać różowe rajstopy, bo akurat w spektaklu grał taką postać. Jest coś takiego też w twoim życiu, że jest coś Andrzej taką... Seweryn w ostatnio w świetnym filmie. Tak. Czy jest coś takiego w twoim życiu, że zastanawiasz się, jednak jest coś takiego niepoważnego w tym, co robię? Takiego coś z gwiazdy rocka, tak w cudzysłowie? Nie, nie czuję się absolutnie gwiazdą rocka, może pop rock, uściślając. Ale dla mnie to jest, każdy koncert, zawsze mam tremę i każdy koncert jest inny. I w pewnym sensie właśnie 7 minut na gości, czyli to jest też 2 godziny na gości. No tak. Na scenie, podczas koncertu, podczas naszego występu, bo ja też wplatam historię naszego życia, dzieciństwa. W pewnym sensie opowiadam o historii naszego rodu Szczepaników. I to jest plus te historie, autentyczne historie moje, wewnętrzne, przeżyte. I to też jest taka forma ekshibicjonizmu artystycznego i jestem po każdym koncercie zmęczony, ale tak fajnie zmęczony, pozytywnie. Bo widzę, kiedy widzę, że ludzie coś przyjęli ode mnie, od nas, od naszego zespołu braterskiego. Coś im daliśmy. I oni wychodzą i potem wracają. To jest, no, tak jak powiedziałem, największa nagroda dla nas. I to jest piękne. Jesteśmy szczęściarzami. No i proszę, jaka piękna puenta nam wyszła. Mieliśmy teraz skończyć pozytywnie. Tak, skończyliśmy pozytywnie. 10 sekund zostało. Tomasz Szczepanik, jeszcze chwilę ze mną w studiu, bo jeszcze zakończymy. Tak, podsumujemy tę naszą rozmowę już za moment. Szybko zleciały te 2 godziny naszego spotkania w programie 7 minut na gości. To już. No, jeżeli chciałbyś coś jeszcze dodać, coś powiedzieć, czymś zabłysnąć. Chciałbym was zaprosić na koncert. Proszę bardzo. Na jakikolwiek. Kiedy będzie? Myślałem, że daty będą tutaj padać. Kiedy będzie? Zapraszam na nasze profile. Tam są wszystkie szczegóły. Bardzo będzie mi miło, kiedy właściwie te historie, no takie dotknięte u ciebie w programie, będziemy mogli rozwinąć i państwo poczujecie, czy to jest naprawdę, czy naprawdę to się wydarzyło i jak to się ma w przełożeniu na piosenki. To sprawdzajcie w takim razie. Ja się oczywiście podpisuję pod tym zaproszeniem, ale dołożę swoje zaproszenie. Player.meloradio.pl, tam można nas wysłuchać, a na YouTubie można zobaczyć tę rozmowę. Mamy tu dużo kamer w studiu, więc z każdej perspektywy nas możecie oglądać. Tomasz Szczepanik, lider zespołu Pectus, był gościem programu. Dziękuję ci jeszcze raz. Piotrze, było mi bardzo miło i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Meloradio.